Dzień dobry, oglądają Państwo kolejne wydanie programu Studio Prasowe. Nasze drugie marcowe spotkanie oczywiście musiało być bardzo kobiece. Będą panie, które będą opowiadać o książkach. Będzie też pan, socjolog miasta, który pomoże nam skomentować najważniejsze tematy minionego tygodnia. Zapraszam do oglądania. Jest i nasz socjolog z Ośrodka Studiów o Mieście. Witaj, Andrzeju. Dobry. Andrzej lubi też stanąć po tej drugiej stronie, ale o tym może zaraz powiemy. Tydzień minął nadzwyczaj, można powiedzieć, szybko. Wróćmy może do minionego piątku. Wtedy to miał miejsce taki wypadek, zdarzenie niecodzienne. Otóż kobieta potrąciła 9-latka na ulicy Zwycięstwa i bardzo dobrze zachowali się po prostu ludzie. To chyba przejechała mu po stopie. Tak, dokładnie było i to, że tak powiem, odbiło się dużym echem i przede wszystkim policjanci byli zaskoczeni tą pozytywną reakcją obywateli. Chodzi o to, że właśnie, że to było dziecko i dlatego tak zareagowali? Możliwe. No, dzieci budzą w nas taki dodatkowy odruch gdzieś tam opiekuńczy, natomiast myślę, że też gdzieś budzi się taka potrzeba w ludziach, że to takie hasło policyjne, nie reagujesz, akceptujesz, gdzieś tam się u ludzi zakorzenia i być może też stąd taka reakcja. Właśnie, a propos policji, ty ostatnio uczestniczyłeś w takim wyjątkowym spotkaniu, to się nazywa Niebieski Parasol i te spotkania odbywają się właśnie w bibliotekach. O co chodzi? To były takie spotkania przy kawie, przy herbacie z mieszkańcami dzielnic. Ja akurat tutaj u nas w Szobiszowicach niedaleko redakcji miałem okazję uczestniczyć. I to chyba jest taka idea, tak jak tam pan dzielnicowy powiedział, że komisariaty trochę nas odstraszają. I ludzie troszeczkę się peszą, żeby do tego dzielnicowego tam iść, do niego do biura. A jak on wychodzi, no to jest okazja, żeby tak na spokojnie porozmawiać, pewne kwestie przedyskutować. I generalnie o to w tej akcji właśnie chodzi, żeby policjanci dostawali taki sygnał zwrotny od mieszkańców, gdzie są problemy, co im najbardziej przeszkadza, gdzie oczekują jakiejś interwencji. I fajnie, że to będzie też cyklicznie realizowane w jakichś tam kilkumiesięcznych odstępach. A propos problemów, to taki problem pojawił się w poniedziałek na ulicy Wybrzeże Armii Krajowej niedaleko DTS-ki. Wczoraj już, czy nawet przedwczoraj wieczorem pojawił się plan ramowy tych dni otwartych DTS-ki. Wybierasz się? Szczerze powiedziawszy, to nie. Dlaczego? To, że troszeczkę nie do końca trafia do mnie idea tych dni otwartych związana z tym, że inwestycja, która jest jednak przede wszystkim skierowana do kierowców, zapraszamy na nią rowerzystów, pieszych, którzy z tej drogi jakby korzystać nie będą mogli. Mi to trochę się kojarzy tak jakby na otwarcie rzeźni, nie wiem, wegetarian zaprosić. Troszeczkę jakby nie tą drogą mi się wydaje, aczkolwiek jak już będzie otwarta w poniedziałek droga, to na pewno się przyjedziesz. Przyjadę się, tak. Samochodem, bo już nie będzie. Samochodem będę się wtedy przejeżdżał, tak, a w weekend myślę, mam już pewne plany, może troszeczkę bardziej różne miastotwórcze miejsca będę odwiedzał. Dobrze, że w końcu się udało tą DTS-kę dociągnąć do końca, bo to już 30 lat z górą, jak to, albo i więcej, jak to było obmyślone. Także z punktu widzenia kierowców to na pewno jest bardzo mile widziana inwestycja. Ten tydzień to oczywiście Dzień Kobiet, ale nie będę tutaj wspominać o tym, jak to kobiety świętowały w Gliwicach. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Mężczyzn? No słyszałem, dowiedziałem się dzisiaj rano, tak. Do wszystkiego najlepszego i na koniec jeszcze pytanie o to, czy czytasz książki? Zdarza mi się nawet bardzo dużo. Znaczy, ja bardzo dużo książek czytam równocześnie, bo zwykle jest tak, że jak zaczynam, to bardzo rzadko kończę, więc jakby w tej chwili około setki tak jednocześnie czytam. Może mi się w końcu uda ktoś dokończyć. Ja chyba jestem trochę za bardzo zapracowany, żeby całą książkę od początku do końca przeczytać, raczej jakieś takie krótsze formy. Bardziej gustuję różnego rodzaju felietony prasowe, takie rzeczy.
Natomiast no, z przyjemnością też dzisiaj przysłucham się tej rozmowie z dzisiejszymi gośćmi, z biblioteką związanymi. Tak, to w takim razie, zanim do gości przejdziemy, to życzę Ci więcej czasu na czytanie. No, dziękuję bardzo. I do zobaczenia za tydzień. Do widzenia. W naszym studiu dziś wyjątkowo same panie, które czytanie mają we krwi, co więcej swoją pasją zarażają innych. Są z nami dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Bogna Dobrakowska, najlepsza, w zasadzie powinnam od niej zacząć, najlepsza bibliotekarka województwa śląskiego Marta Kryś, która jest kierownikiem działu instrukcyjno-metodycznego Miejskiej Biblioteki Publicznej i niezastąpiona bibliotekarka, którą mogą Państwo kojarzyć z Biblioforum, pani Ania Latta-Pisarek. Drogie Panie, zanim przejdziemy do rozmowy, to dla Was być może taki prezent, z naszej strony takie badanie, nazwijmy to socjologiczne. Sprawdziliśmy, jak jest z czytelnictwem w Gliwicach i drugie pytanie dotyczyło tego, jedno z wielu pytań, dotyczyło tego, czy właśnie gliwiczanie chodzą do biblioteki. Zobaczmy. Czy gliwiczanie czytają książki? No, ja myślę, że teraz tak. Chyba słyszę wszędzie, że wzrosło. A pani? Czytania ja też czytam. Co mogę, to czytam. Nie czytam książek niestety. Jak byłem bajtlem, to czytałem Kinga. Ja tak. Jakie czytasz książki? No różne, jakie mi każą. Lektury? No. Jakieś ulubione tytuły pan poleci? Nie, to żona. Tam ma i to, co żona. Nie. Dlaczego? Bo nie mam na to czasu. Nie ma pan na to czasu. A jak pan miał kiedyś czas i za młodu czytał, to co to było? Fantazy i horrory. I teraz też czytam fantazy i horrory, ale tylko na wakacjach. Kiedyś pracowałam tam. Kiedyś pani tam pracowała? Jak tutaj pani się tutaj się mieściła czytelnia prasy i biblioteka była w rynku. Tak. Aktywnie chyba też małej, tak? No, przede wszystkim jej. A skąd pani te książki bierze? Wypożycza kupu? Ale mamy dużo swoich. Ma pani jakąś ulubioną filię? Na kościuszki. A w ogóle bez książek żyć nie mogę, taka jest prawda. Ja wypożyczam od córki po prostu, a córka z biblioteki korzysta. A z biblioteki pan czasem korzysta? Nie, już nie, tylko internet ogólnie. I w sumie muzyka i nic więcej. W bibliotece wypożyczam bardzo dużo, niektóre pozycje kupuję. A co pan w ogóle sądzi o takiej instytucji jak biblioteka? Czy w ogóle są potrzebne? Oczywiście, że są potrzebne, jak najbardziej. A no, dlaczego? Dlatego, bo tam można znaleźć zbiór książek, które normalnie trzeba by kupić. To jest po prostu ekonomia czysta. Chodzę na kościuszki do tej centralnej, no i tam ogólnie jest po remoncie, jest bardzo fajnie teraz. A czy korzysta pani też z tych wydarzeń, które się tam dzieją w bibliotece? Nie mam czasu, więc za bardzo nie, aczkolwiek wiem, co tam się dzieje mniej więcej tak. A co sądzisz o bibliotekach? Dlaczego do nich nie chodzisz, skoro chodzisz do księgarni? No bo nie ma tam zazwyczaj tych tytułów, których poszukuję. A nawet jeżeli chodzę do księgarni, to tych tytułów nie mam i muszę je zamawiać. Także no, jeżeli nie ma ich w księgarniach, to ciężko, żeby były w bibliotece. Ja najczęściej to wypożyczam, choć też mam strasznie dużo jeszcze, jak byłem jeszcze mniejszy. Miejskiej. Tak. Biblioteki miejskiej. A co sądzisz o paniach bibliotekarkach? Nie, że są ogólnie fajne, bo miłe są. Fantastyczne. Mam nawet ich numery w komórce, bo utrzymuję kontakt prywatny jeszcze. Cudowne miejsce dla osób, które nie mają ani lokalu, żeby utrzymać książki, ani pieniędzy, bo są w tej chwili pierońsko drogie. A pani bibliotekarki są? Zmieniły mi się i są trochę gorsze niż były. Ale na ogół są kompetentne, pomagają, wybierają. Czasem ma pan czas na książki, a wypożycza pan, kupuje? Kupuję. Kupuję, dlaczego nie wypożycza z miejskich bibliotek? Czytam na tym. Raczej myślę o audiobookach, tylko tak naprawdę to w ogóle nie wiem, czy mam na to czas. Ale ponoć słyszałem, że jest w ogóle bardzo fajne. A audiobooki? Tak, właśnie audiobooki tak bardzo wygodne są. A czy wiecie, że właśnie audiobooki też można z biblioteki wypożyczyć? To nie wiedziałam. I gry planszowe również. Zaskoczone? Tak. Skorzystacie z tej oferty? Może. Jak widać, z tym czytaniem jest różnie i z wypożyczaniem też. W sumie to chyba więcej osób powiedziało, że korzysta z usług Biblioteki Miejskiej. A jakie są, że tak powiem, statystyki, dane na ten temat? Czy rzeczywiście więcej osób przychodzi do Was niż na przykład w roku ubiegłym? Mamy coś na ten temat? Mamy bardzo dużo informacji na ten temat. Myślę, że statystyki są budujące i potwierdzą to, że coraz więcej osób do nas zagląda.
Zresztą sonda też dostarcza bardzo ciekawych dla nas informacji, które niejako potwierdzają nasze obserwacje. Jesteśmy przygotowane na różne ewentualności, stąd też coraz szersza nasza oferta. Jeśli chodzi zaś o liczby, to poproszę panią Martę o to, żeby zaprezentowała nasz plakat. Czy mógłbyś skomentować te liczby? Tutaj zawarliśmy takie rzeczy, które są dla nas też miarą takiego naszego ubiegłorocznego sukcesu, bo tak chyba trzeba o tym powiedzieć, ponieważ w ciągu całego roku czytelników mieliśmy o 3,5 tysiąca więcej. Tych osób było 43,5 tysiąca, które były użytkownikami biblioteki. Jeśli pomyślimy o tej liczbie, no to to jest naprawdę miasto w mieście. To jest miasto ludzi czytających. Więcej niż Knurów, tak? Więcej niż, tak. I więcej niż Sośnica i Łabędy razem wzięte. Także przychodzą do nas ludzie i to jest ogromna grupa. Bardzo nas to cieszy. Cieszy nas też, że tak licznie biorą udział w wydarzeniach, które organizujemy. W ubiegłym roku było ich 1875. To nawet nie chcę liczyć, ile to wychodzi na dzień. Tak, no ale musimy też pamiętać o tym, że mamy placówki w wielu punktach miasta i wszystkie one działają prężnie. I w tych imprezach wzięło udział 35 tysięcy mieszkańców. Mamy też już podsumowanie tegorocznych ferii i tam również ponad 2600 dzieci brało udział w tych wszystkich punktach, w tych wszystkich wydarzeniach, teatrzykach, które w czasie ferii organizowaliśmy. Więc liczby jakoś są dla nas pozytywne, są dla nas też takim wzmocnieniem. I to nie tylko użytkownicy tak chętnie nas odwiedzają, ale też może jeszcze warto powiedzieć o internecie, bo jeśli się wydaje, że wszyscy teraz mamy w domu komputery, czy dostęp do internetu, albo jakieś urządzenia mobilne, to rzeczywiście na pewno coraz więcej osób, ale w ubiegłym roku 32 tysiące osób korzystało z komputerów w bibliotekach. Więc ciągle jest jeszcze, tu mamy taki wykres, który obrazuje przyrost w kolejnych latach liczby użytkowników. Więc to nie jest taka tendencja malejąca, tylko wzrastająca. Wy też idziecie w tym, można powiedzieć, wirtualnym, nowoczesnym kierunku, bo w bibliotece centralnej pojawiła się nowa sala komputerowa i tam też jest ukłon w stronę seniorów, są specjalne szkolenia. Tak, prowadzimy warsztaty dla seniorów. Odbywają się one cyklicznie. I także warsztaty z obsługi tabletów. Myślimy także o warsztatach z obsługi nowoczesnych aparatów fotograficznych. Także naprawdę poszerzamy naszą ofertę. I chciałabym dodać tutaj jeszcze kilka takich informacji. Myślę, że koleżanki będą mnie wspierać, jeśli coś mi umknie, a nie trudno o to przy takiej liczbie naszych działań. Przede wszystkim nawiązując do sondy, którą obejrzeliśmy, mamy na uwadze to, że potrzeby czytelnicze i potrzeby kulturalne mieszkańców naszego miasta są bardzo zróżnicowane. Każdy oczekuje od naszych instytucji kultury, które mamy trzy w mieście, czegoś innego. Próbujemy sprostać tym oczekiwaniom. To też w naszych usługach pojawiły się, oprócz tradycyjnego wypożyczania książek czy udostępniania czasopism, również możliwość wypożyczania czytników e-booków. Usługa ta sprawdza się znakomicie, więc myślimy o tym, żeby ją systematycznie rozwijać. Mamy przecież także wypożyczalnię muzyczną. Tutaj pojawił się głos pana, który bardzo chętnie słucha muzyki, więc zapraszamy również do nas. Pan też może posłuchać. Tak, mamy taką w nowej odsłonie wypożyczalnię zbiorów muzycznych. Myślę, że przypadnie do gustu. Wypożyczamy gry planszowe. Naprawdę myślimy o tym, żeby ta oferta była jak najbogatsza. Mamy także książki elektroniczne i to aż dwie bazy. Myślę, że to warte uwagi. Jeśli ktoś preferuje czytanie poprzez właśnie taki nośnik jak komputer, to tutaj jest pole do popisu. Wystarczy od nas pobrać kod i można czytać również właśnie w ten sposób książki elektroniczne. Wrócę jeszcze do tej naszej oferty imprez. Faktycznie, kiedy zrobiłyśmy podsumowanie, to same nie mogłyśmy uwierzyć, że było ich aż tyle. Idziemy w tym kierunku, dlatego że od lat 90. ubiegłego wieku mówi się o tym, że rola biblioteki znacznie się zmienia i tego po prostu się od nas oczekuje. Ma być to trzecie miejsce
dla użytkowników, dla mieszkańców naszego miasta. Czyli oprócz pracy czy innych obowiązków, oprócz rodziny i domu, powinno się znaleźć także takie miejsce, do którego warto przyjść. Warto przyjść po wiedzę, po informacje, po to, żeby spotkać się z innymi ludźmi, żeby rozwijać swoje pasje, albo wręcz po to, żeby przyjść i powiedzieć, że chce się mówić o swoich zainteresowaniach i dzielić się z nimi innymi. Naszym zadaniem jest także dbanie o tak zwany dobrostan naszych mieszkańców. Stąd też cały wachlarz różnych, może nietypowych, jak na instytucje kultury i bibliotekę przede wszystkim działań. I może o tej współpracy z różnymi podmiotami poproszę, żeby panie też opowiedziały. Tak, ja tutaj jeszcze wprowadzę, bo tak pani dyrektor mówi o tym, że właśnie, że tutaj praca, tutaj dom, tutaj jeszcze jakaś pasja, ale w sumie to tak na dobrą sprawę, to jest wasza praca, jest waszą pasją. Tutaj przejdę może do pani Ani od razu, do Biblioforum. Naszą pasją jest czytanie, zdecydowanie. Czytanie i pracowanie w bibliotece, tak mi się wydaje. I tutaj chciałabym przejść do tego zawodu bibliotekarki, bo kiedyś był właśnie taki stereotyp, że to była taka starsza pani w okularach. Skoczkiem. Aha, to tutaj dziękuję za pomoc. A teraz, no jak widzimy tutaj po pani... Okulary zostają. Tak, okulary zostają, ale... koszki też, ale... I to chyba tylko pani Ania może sobie pozwolić. Na mnogość przeczytanych książek tutaj oczywiście wytłumaczyć. Ale to nie tylko właśnie wasza praca już nie tylko sprowadza się do tego, że wypożyczacie książki, bo też prowadzicie warsztaty, jest pani akurat takim animatorem. Tak, tak, zdecydowanie tutaj przejmujemy rolę animatora kultury. Chcemy jak najbardziej poszerzać tą informację o książce. Chcemy zapraszać do biblioteki poprzez szereg fajnych spotkań, które tutaj, o których pani dyrektor mówiła, które organizujemy dla Gliwiczan. Ale nie tylko, bo ja tutaj jako naoczny świadek Biblioforum obserwuję przyjazd też mieszkańców innych miast, którzy w tym momencie również korzystają z organizowanych warsztatów czy z organizowanych spotkań. Mamy w naszej miejskiej gliwickiej bibliotece szereg wspaniałych projektów. W tym roku realizujemy genialny pomysł Literacki Przewodnik po świecie. Skupiamy się w każdym miesiącu na danym kraju i poprzez różne formy warsztatów dla młodzieży, ale również spotkań dla dorosłych, usiłujemy promować kulturę danego kraju, usiłujemy promować twórczość literacką. W tym miesiącu mistyczna, dzika, piękna Afryka, tak. Inauguracja u nas akurat w Biblioforum nastąpiła już w sobotę. Sporządziliśmy dzięki uprzejmości pani, która jest wolontariuszką i współpracuje z dobrego serca i chęci z nami. Sporządziliśmy wspaniałe maski afrykańskie, najprostszą metodą na takich mini odlewach. Była wspaniała zabawa. Powiem państwu, że to, co mnie najbardziej cieszy, taką formą działań potrafimy dzieci na kilka godzin jednak od tych tabletów, komputerów gdzieś na bok posadzić, zaangażować w dany projekt. No i efekty sobotniego spotkania były wspaniałe. Dzieci miały przeogromną satysfakcję i poszły wieczorem z takim wrażeniem, że wydarzyło się coś fajnego. Mamy dzwoniły w niedzielę, dumne, bo dzieci z maskami wróciły do domu, tak? Czyli to jest coś pozytywnego, efekt naszych działań. Tak jak mówiłyśmy, animator kultury, organizator licznych warsztatów. Taka jest rola bibliotekarza współczesnego. Tak ją postrzegamy zdecydowanie. Tak, tutaj podczas tej rozmowy bardzo często pojawia się taki element współpraca, podmioty współpracujące. Z doświadczenia wiem, że tych podmiotów jest kilkadziesiąt, około 40. Nawet więcej. Kiedy próbowałyśmy wypisać do naszych sprawozdań, okazuje się, że linijka pod linijką, dwie strony A4 i nie wiem jeszcze, czy wypisałyśmy wszystkich. Wszystkie nasze imprezy, które organizujemy nawet poza murami naszej biblioteki, bo często wychodzimy właśnie po czytelników, do czytelników na zewnątrz, są również współorganizowane z innymi podmiotami. Choćby z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, z Młodzieżowym Domem Kultury, z Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, z pozostałymi dwoma instytucjami kultury, z naszymi zaprzyjaźnionymi partnerami, z muzeum, z teatrem muzycznym. Myślimy tu też o licznych stowarzyszeniach, fundacjach, firmach prywatnych, które nas wspierają.
Policja. Poradnia psychologiczna. Poradnia, oczywiście. Projekt. Znakomita poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Zespół szkolnych doradców zawodowych. Cała grupa wolontariuszy, która chce z nami współpracować. Na pewno nie wymieniłam wszystkich, natomiast... Teraz w ferie bardzo rady osiedlowe i spółdzielnie mieszkaniowe. O właśnie, dziękuję. Tak jest. To jest też dla nas bardzo cenne. To powoduje efekt synergii, po prostu. Te imprezy są lepsze, mają szerszy zasięg. Myślę, że liczba użytkowników, 35 tysięcy mieszkańców, która wzięła udział w tych naszych propozycjach, to naprawdę dowód tego, że warto w ten sposób współpracować, szeroko się otwierać na naszych partnerów, na inne podmioty, ale także słuchać inicjatyw, brzydko powiem, oddolnych. To znaczy nasi czytelnicy, osoby z biblioteką zaprzyjaźnioną podpowiadają nam pewne inicjatywy i tak jest na przykład ze spotkaniami tolkienowskimi. Tak jest z tym literackim przewodnikiem po świecie. To podpowiedź naszego czytelnika zaprzyjaźnionego, który nam taki pomysł podsunął. Także na pewno nie wymieniłam wszystkich. To się po prostu samo nakręca. I sama przyjemność dla nas właśnie tak szerokiej współpracy. Także staramy się ciągle uruchamiać nowe usługi, choćby nasz bibliobus, choćby infolinia w bibliotece. To właśnie wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom. Tutaj może tak na świeżo, akurat dzięki uprzejmości pani dyrektor, jestem po spotkaniu w poradni pedagogiczno-psychologicznej. Rozmawialiśmy o czytelnictwie ogólnie. Ja miałam przyjemność opowiadać wokół tematu biblioteka więcej niż się spodziewasz i wyniknęło takie pytanie, gdzie ta informacja? Dla nas, pracowników, jest jakby oczywiste, że wiemy, gdzie informacji szukać. Natomiast zauważyłam, że jeszcze nie wszyscy wiedzą o istnieniu tych kanałów informacji i tutaj uczulam. Świetna, czytelna strona internetowa. Naprawdę ten... Tam taka zakładka kalendarz. Właśnie, i tam jest... można sprawdzić danego dnia, co się dzieje, kiedy, i gdzie. W której chwili to się odbywa. I to się potwierdza na przykład w okresie ferii. Panie krążyły między filiami, mamy z dziećmi, krążyły między filiami, żeby zdążyć na teatrzyk w jednym oddziale, podjechać do Bioforum, do Biblioteki Centralnej. No to było przecudowne. To było przecudowne, bo to pokazało, że jednak jest efekt. Oprócz strony internetowej jesteśmy oczywiście na portalu społecznościowym. Aktualizacja, dokładnie. Ćwierkacie. Tak, ćwierkam. Tak, na Twitterze. I też jesteście na Pinterestie. Dokładnie. Na Twitterze polecamy najatrakcyjniejsze gry planszowe do wypożyczenia, fajną, dobrą książkę dla młodzieży, polecamy literaturę dla dorosłych, ale też dobrze zapamiętany film, więc no, warto spojrzeć i tutaj zerknąć, co warto go uwagi. Ja bym jeszcze prosiła Martę o tym, żeby opowiedziała, bo jako jedyne miejsce w Polsce zgłosiliśmy się do pewnej inicjatywy i to tak, twój pomysł, więc ja chciałabym, opowiem bardzo chętnie, bo to jest moja pasja, więc nie wiem, gry czy... Gry. Tak, gry. W bibliotece, nasza biblioteka ma bardzo duży zbiór tych gier, jest ich ponad 1000. I też widzimy, że zainteresowanie jest coraz większe, to jest wykres wypożyczeń. Ludzie bardzo chętnie wypożyczają planszówki, no bo one też po prostu są drogie, a czasem zainwestujemy w jakiś tytuł, chcemy go sprawdzić, więc można to u nas zrobić, wypożyczyć. I w ubiegłym roku jako jedyna biblioteka w Polsce, ale jako jedna z bodajże 2000 na całym świecie, zgłosiliśmy się do takiej inicjatywy amerykańskiego stowarzyszenia bibliotekarzy International Games Day at Your Library. I to wydarzenie odbyło się do 21 listopada. Tematem dnia były gry na wszystkich nośnikach, bo wszystkie też lubimy. Musieliśmy wszystkie stoły, jakie tylko były w bibliotece, znieść do wypożyczalni. Wszystkie krzesła. Ponieważ ponad 250 osób chciało zagrać. To przerosło nasze oczekiwania. Warto też wspomnieć jeszcze o tych wszystkich imprezach plenerowych, w których uczestniczymy jako biblioteka. Pamiętam Gliwicki Dzień Rodzin. Przebieraliśmy się za książki. Tak. Światowy Dzień Książki, dokładnie. Tak. Bezpieczne wakacje. To jest szereg fajnych imprez gliwickich, w których pokazujemy się i mamy też taką możliwość kontaktu nieco innego z czytelnikiem. I to też się sprawdza. To nasze się... narodowe czytanie. Nasze narodowe czytanie, dokładnie. Które zawsze jest jakiś element niespodzianki zawiera,
albo bryczką po Giwicach jeździ Sienkiewicz, albo nagle uliczka Wokulskiego pojawia się w parku Chopina. To są takie ciekawe pomysły, które mamy nadzieję prowadzą kolejnych czytelników, użytkowników do naszych bibliotek. Poza tym też pracujemy niestandardowo nocami. Organizujemy tak, różnego rodzaju wydarzenia nocami, noc bibliotek. Art noc też włączyliśmy właśnie. I już polecamy tegoroczną edycję, bo również będziemy. Także jest tego z pani Martą jeszcze baśnią podróża. To jest wielki projekt. Z wielkim finałem na Stadionie Piasto, z takimi emocjami. To właśnie kolejny podmiot, który... Tak. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy to zrobić na Stadionie Klubu Piast w Gliwicach. To jedyne miejsce, gdzie się zmieściliśmy. Drogie panie, my byśmy mogły tutaj tak rozmawiać i rozmawiać, ale w sumie ja was nieprzypadkowo zaprosiłam do tego wydania studia prasowego. Oczywiście uspokajam, że nie chodzi o wypożyczone książki, jestem na bieżąco. Tym razem. Chodzi o urodziny. No, w tym roku panie nie kończą, ale biblioteka kończy 70 lat. Czy będą jakieś specjalne eventy z tej okazji? Rzeczywiście w kwietniu mija 70 lat istnienia naszej biblioteki i zaproponowałyśmy naszym czytelnikom takie długotrwałe świętowanie. Tych imprez mamy bardzo dużo, ale w tym roku 70 przygotowujemy specjalnie tak dedykowanych naszym czytelnikom i takich jakby no specjalnych, wyjątkowych. Ten cykl, w te 70 imprez właśnie wchodzi między innymi ten cykl Literacki Przewodnik po Świecie i może w tym miejscu pozwolę sobie zaprosić Państwa na najbliższe spotkania. Dzisiaj spotykamy się z panem Mieczysławem Bieńkiem, Hajerem, który opowie o Afryce. Tak, ale ja to jest się dopiero wtrącę za niedługo, także Hajer pojawi się na naszej tak antenie w programie Gliwicki Book Crossing, już teraz polecam. My też polecamy, bo pan Mieczysław opowiada pasjonująco, naprawdę. Potem zaraz 18 kolejne afrykańskie spotkanie z panem Tadeuszem Bieckim. 22 Serce w Senegalu. Wyjątkowe i myślę, że o też ważnych rzeczach. I 31 marca już na sam koniec miesiąca Baba na Safari. Jest tego bardzo dużo. Czy jeszcze tak, przypomnijmy może adres strony internetowej. www.bibliotekagliwice.pl i zakładka kalendarz. Łatwo do niego trafić i tam można znaleźć szczegółowe informacje, daty i godziny i miejsca też, bo spotkania odbywają się w różnych placówkach biblioteki. I też od maja będziemy pokazywać naszym użytkownikom, czytelnikom, wszystkim mieszkańcom miasta wystawę o 70 latach biblioteki w Gliwicach. Mamy nadzieję, że ona da taką refleksję, jak było kiedyś. Troszkę też z nostalgią powspominamy, ale też właśnie zobaczymy, jaka zmiana nastąpiła, jak to wygląda teraz. To może z taką tajemnicą skończymy, żeby już niczego więcej. A jeszcze pani dyrektor, Ja jeszcze zaproszę naszych czytelników, użytkowników, mieszkańców naszego miasta na spotkania autorskie, bo też mamy szereg niespodzianek. W kwietniu z panem Mariuszem Czubajem będziemy mieli przyjemność się spotykać. W maju Olga Tokarczuk zagości w Gliwicach, a na jesieni pani Katarzyna Bonda. Więc też mamy takie naprawdę bardzo dobre, specjalne plany spotkań autorskich, wyjątkowych gości. I dodam jeszcze jedną rzecz, która jak się okazuje nie dla wszystkich jest oczywista i może zrobimy to na końcu, bo to po doświadczeniach pani Ani, która ostatnio właśnie opowiadała o bibliotece dzięki uprzejmości poradni psychologiczno-pedagogicznej. Chciałam dodać, że nasza Gliwicka Biblioteka jest prowadzona, finansowana przez miasto Gliwice, w związku z czym cała nasza oferta, z jednym wyjątkiem usług kserowania, cała oferta i drukowania jest całkowicie za darmo. I najserdeczniej zapraszamy do korzystania zarówno z naszych zbiorów, jak i z naszych usług, z naszych imprez, warsztatów, cykli najrozmaitszych. Wszystko dla Państwa jest absolutnie za darmo. Myślę, że należało to przypomnieć, bo być może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Tak, to polecamy oczywiście. Polecamy, odwiedzamy. Panią bardzo dziękujemy i życzymy co najmniej
kolejnych 70 lat działalności co najmniej i wydłużenia może doby, żeby tych nocy mogło być więcej. Oczywiście do zobaczenia w najbliższym czasie. W bibliotece. Tak, i ja już oczywiście dziękuję. Państwa zapraszam na kolejne wydanie studia prasowego za tydzień o tej samej porze.